Nie pamiętam, kiedy to było. To było chyba gdzieś na początku lat 90., a może w końcu lat 80., jakoś tak na przełomie chyba 80. i 90. lat. W każdym razie było to po dokumentach w Kassel, na których Elisabeth Jappe zaprosiła Akademię Ruchu i miała taką całą część poświęconą sztuce audio i sztuce dźwięku tam na dokumentach. I później jakąś koleją rzeczy kilku osób, przede wszystkim artystów, znalazło się w Kolonii, gdzie ona prowadziła taką galerię, która się nazywała Die Moltkerei. Ja się znalazłem w tym Moltkerei razem z Januszem Bałdygą. Ona nas obydwu zaprosiła. Ja wtedy robiłem jakieś takie rozmaite próby i etiudy akcyjne, a Janusz robił swoje performance'y takie związane z siłą, z napięciami i tak dalej. I niezależnie chyba w Kassel był Józek Robakowski i chyba jeszcze jacyś ludzie. W każdym razie no, unosiliśmy się w takiej sferze sztuki, różnych rzeczy, które bardzo intensywnie wtedy się działo. I spotkaliśmy się w jakiejś knajpie z Józkiem i z Januszem. Niewykluczone, że były tam jeszcze jakieś osoby. No i był to, jak to bywa, wspaniały, piękny wieczór, gdzie toczyła się rozmowa pieniście i towarzyszyło temu sporo alkoholu, które żeśmy popijali, a prawdopodobnie szkoła Józka była to wódeczka, a nie jakieś wina czy wytrawne napoje. No i dla mnie to było bardzo wspaniałe wydarzenie, ponieważ znałem Józefa już dość długo, ale on nadal pozostawał dla mnie taką postacią legendarną, którą jakby obserwowałem od końca lat 70. No, z perspektywy warszawskiej, mieszkałem całe życie w Warszawie, ta łódzka osobowość Józefa, który był niezwykle mobilny, no, była czymś niezwykłym i wkraczającym powoli w sferę legendy. Jednocześnie też jakby Józek wprowadzał pewien taki sznyt do spotkań i tutaj ten sznyt przejawił się w dość jakimś takim dynamicznym tempie spożywania kolejnych kieliszków wódki. Jak już wieczór się zakończył, to ruszyliśmy z wolna w stronę domu, a mieszkaliśmy gdzieś niedaleko siebie chyba, a my z Januszem mieszkaliśmy w jakichś takich pokojach gościnnych Elisabeth Jappe, w jakimś dużym mieszkaniu, jeśli dobrze pamiętam. I oto w tej całej aurze sztuki i tych rozmów o rzeczach ważnych i błahych, nagle na naszej drodze, no nie tyle stanął, co położył się ogromny dywan. Przybywając z kraju niedostatku, jakim Polska wówczas była, dywan na takiej zimnej ulicy w środku nocy, no, wydał się czymś niezwykłym, zupełnie jak z powieści Markeza, gdzie nagle ląduje jakiś dywan. Dywan latający de facto. Więc postanowiliśmy ten dywan zanieść do domu. A być może nawet podejrzewam, że mieliśmy taką intencję, że takie znalezisko należy odtransportować aż do samej Warszawy. I na zmianę żeśmy ciągnęli ten dywan, a dywan jak to dywan, to był dywan salonowy. W związku z tym on musiał ważyć no dobre małe kilkadziesiąt kilo. I tutaj zapewne wersje są różne. Ja wiem, że się nadygałem tego dywanu straszliwie, ale zawziąłem się i mnie się zdaje, że ja dociągnąłem ten dywan do samego progu naszego mieszkania. Bo tym bardziej, że wydaje mi się, że Józek następnego dnia, kiedy się, zdaje się, znowu przesiedliśmy, jakoś mi gratulował takiej konsekwentnej i silnej postawy. Tego zdarzenia z dywanem minęło 41 31. To jest 88 rok. 31, tak? Tu mam
No, to jest, to może być już, wiesz, pamięć. Ja jestem przekonany, że ja pamiętam w 100% jak to było. I to był rok 88, czyli to jeszcze ten komunistyczny czas. I wtedy w Kolonii było takie miejsce, które było w ogóle dla artystów polskiego performance i polskiego, ale też w ogóle z Europy Wschodniej, miejsce szczególnie ważne, się nazywało Moltkerei Werkstatt. To prowadziła Elisabeth Jappe. I ja zostałem zaproszony w 1988 roku przez nią w takim cyklu jakby z Piotrem Rybsonem. Tak jakby jeden projekt. Z tym, że miałem wystawę performance, a on później performance. No i zdarzyło się tak w ogóle fantastycznie, że w tym samym czasie w jednym z kin, takie kino chyba zajmujące się właśnie filmem eksperymentalnym, taki cykl projekcji miał Józef Rybakowski. A w Kolonii mieliśmy takiego super przyjaciela, się nazywał Aleksander Honory, czyli mówiło się na niego Sasza Honory, znaczy mamy go w dalszym ciągu, on tam mieszka w Kolonii. I Józek mieszkał u Saszy w tym czasie, a ja mieszkałem w takim pokoiku gościnnym, który przylegał do Moltkerei, a Piotr, ponieważ przyjechał później, miał taki materac, który sobie rozkładał w tej przestrzeni galerii. No i tamśmy się bardzo wszyscy kumplowali, chodziliśmy sobie na spacery, piliśmy wódkę. Wydaje mi się, że Piotr wtedy właśnie tak lepiej chyba, może w ogóle wtedy poznał Józka. Taki mam jakiś, ale być może to nie jest do końca prawda. No i kiedyś poszliśmy z Saszą do takiej, we czterech, do takiej knajpy, która miała wszędzie białe kafelki, bo to ona była przerobiona z dawnego takiego szaletu przy dworcu chyba. Taka biała przestrzeń, myśmy sobie siedli we czterech, mieliśmy te marki, no i że będziemy pić wódkę, no bo spotkanie. Pamiętam, że pojawił się taki problem, bo Józek był za tym, żeby postawić butelkę na stole, a nie tak pięćdziesiątkami czy setkami. A ten barman tak się trochę opierał, bo mówił, że nie, że... Ale w końcu ta butelka stanęła na tym naszym stole. No i tak jak to wtedy w Łodzi się piło tak dosyć szybko, więc... No i po takim... No zresztą super, bo to rozmowy, no kapitalnie, to taki czas, 88 rok. I pamiętam, że Sasza tak... powiedział do nas, no, Sasza, który znał świetnie niemiecki, że ludzie przy stoliku obok trochę zaczęli komentować nasze zachowanie i ktoś z nich powiedział, no te ruskie to mogą wypić. No ale pierwszy, który odpadł z tej całej naszego towarzystwa, to był Piotr, który miał jakby jasną wizję swojego stanu i perspektywę powrotu do domu, więc w pewnej chwili wstał i powiedział, panowie, ja już idę spać. Tam jeszcze coś skomentował, to, że trochę wódki zostało, a zrzuta była porówno, więc... Także to też nam się podobało, że jest taki precyzyjny w tym. No i poszedł. I po jakimś czasie myśmy tam dopili tą wódkę, no i wracamy. Idziemy, no już tak się szło trochę ciężkawo po tej wódce. Ale ponieważ Sasza mieszkał dalej, a Moltkerei był jakby po drodze, więc oni postanowili jeszcze mnie odprowadzić. I tak szliśmy w stronę Moltkerei. I w pewnym momencie, to już była pewnie koło północy, w pewnym momencie zauważyliśmy, że na trawniku, tak przy krawędzi, przy samym tym chodniku, leży zwinięty dywan. Duży jak cholera, taki gdzieś, no nie wiem ile, z 4 metry, no duży, ciężki zwój. No i jak to po pijanemu, taki trochę małpi rozumiemy, bierzemy ten dywan, bierzemy go do tego Moltkera. No i zaczęliśmy go ciągnąć, bo to ciężkie, to nieść trudno. No tośmy go nawet chyba nieśli, ale tak tośmy go ciągnęli. No ale to jednak ciężkie diabelstwo i w jakimś momencie
jeden zwątpienie, następny moment zwątpienia i w końcu go porzuciliśmy. A, to już pieprzyć go. No i tam gdzieś. Ale już jeszcze weszliśmy do Moltkera i Piotrek już spał. Pamiętam, że był taki epizod, że któryś z nas niechcący stanął mu na okularach, które leżały koło, nie, koło materaca i to mnie tak się cholera, okulary to jakaś cenna rzecz. No nic, w każdym razie potem Józek z Saszą już wyszli. Ja się położyłem spać, rano się obudziłem i myślę, cholera, no tak trochę se leżał, żeby ten pierwszy gniew Piotra z powodu tych okularów przeżyć jakoś. Nie? No ale on jakoś to potraktował, miał inne okulary, te akurat były jakieś trzecioligowe, także żadna strata. Myśmy spali tam w tym mieszkaniu, studiu, razem z Januszem w takich spartańskich dość warunkach, jak to bywało w tamtych czasach. Nie było rezydencji, pokoi gościnnych zbyt wiele, w związku z tym spaliśmy chyba na jakichś kalimatach czy na czymś tam na podłodze i ja złożywszy troskliwie binokle koło posłania, nie wziąłem pod uwagę tego, że mój przyjaciel Janusz Bałdyga, wkroczywszy chwiejnym krokiem zapewne do mieszkania, po prostu jest zdepce. Serdecznie się spotkaliśmy przy śniadaniu, tam sobie siedzimy i Piotr mówi, wiesz co, jak tak wyszedłem z tej knajpy i tak szedłem już tak, znalazłem po drodze dywan. Myślę, kurwa, przyciągnę go do tego Moltkera. I mówi, zacząłem go ciągnąć, ale ciężki jak cholera, więc gdzieś tam po drodze go porzuciłem. I ja wtedy pomyślałem, że bylibyśmy wszyscy bohaterami jakiejś genialnej sytuacji, a Piotrek by mógł nawet, no, niemalże zwariować, jakby porzucony dywan odnalazł jednak w tym Moltkera. Gdybyśmy mieli trochę takiej siły, ale to zawsze brakowało tak do końca, żeby ten dywan przyciągnąć. Jakby on go zobaczył, to by miał pewnie przypuszczenie, nie wiem, że ten dywan się nie pamięta, albo że ten dywan gdzieś za nim sam kroczył. Moje poranne zdziwienie dywanem było nieco mgliste, pomijając spożyty poprzedniego dnia alkohol. Niewyraźnie go widziałem, ale zobaczyłem go i się zachwyciłem. To pamiętam. Jest być może jeszcze kilka sytuacji, które były równie ważne, ale ta sytuacja z dywanem jest absolutnie jedną z najważniejszych i wydaje mi się, że pamiętam ją bez błędu. Mam przed oczami obrazy. Może któryś z kolegów mnie skoryguje, ale będę trwał przy swoim. Tak właśnie było. Ale jak to bywa z takimi historiami, są różne wersje i teraz wydaje mi się, że mogło być w ogóle zupełnie inaczej z tym magicznym dywanem. Rzeczywiście ja być może wyszedłem wcześniej, bo poczułem, że wypiłem dość dużo i że czas zbierać się do domu i wydaje mi się, że znalazłem dywan. I ten dywan zaciągnąłem przez kilka przecznic, ale ponieważ był potwornie ciężki, to w którymś momencie go poniechałem i powłóczyłem się dalej do domu. I kiedy rano się obudziłem, dywan znalazł się przed schodami tego domu. Jak się okazuje, ktoś inny ciągnął go dalej. I na tym polegał jakby największy widz i taka zabawa tej historii. Także ja się zachwyciłem tym dywanem i oni się zachwycili tym dywanem. I później no, ku mojemu po prostu wielkiemu zdziwieniu dywan, który porzuciłem, jednak przyleciał, jak to latający dywan, no, pod sam próg domu. Także ta historia z dywanem wydaje mi się w ogóle fenomenalna, jako taki fakt z pewnych peryferii sztuki, ale jednak jest absolutnie związany ze sztuką, z Moltkera. Bohaterami byli artyści, przedmiot artystyczny, zwinięty dywan, wszystko się zgadza. Uważam, że to jest jedna z takich historii w życiu, które wiążą się z artystami, których zresztą, które są dla mnie bardzo ważne, Józek, to w ogóle, a jeszcze wtedy,
to była jakaś fantastyczna, wydaje mi się, przyjaźń. Wydaje mi się, że być może dzisiaj tego jest troszkę mniej. To było wszystko jakieś, nie wiem, 20 lat temu czy coś takiego, może więcej. I wówczas ta rzeczywistość tak zwanej sceny artystycznej chyba wyglądała zupełnie inaczej. To znaczy ludzie o wiele więcej ze sobą spędzali czasu, o wiele więcej obcowali ze sobą umysłowo, nawet jeżeli to temu wszystkiemu towarzyszył taki ludyczny, zabawowy rys. Ja o tym dywanie myślałem wiele razy w życiu. On mi zapadł w pamięć też, ta przygoda z dywanem, bo ona była, miała w sobie coś takiego dadaistyczno-magicznego. Nieczęsto się spotyka dywan na swojej drodze w środku nocy. I to, że myśmy jakoś usiłowali coś z tym dywanem zrobić, jakoś sobie z tym dywanem poradzić, kojarzyło mi się i z jakimiś takimi bajkowymi zupełnie historiami, jak właśnie dywany latające, ale też, jak sobie teraz przypomnę, ten wysiłek dźwigania i dygania, ciągnięcia tego dywaniska ogromnego, to przypominam się, jak to wspominałem, film Dwaj ludzie z szafą, gdzie jakiś jest taki absolutnie absurdalny wspólny wysiłek, w którym raz jedna, raz druga, a raz trzecia pewnie w tym przypadku osoba przejmuje dowodzenie, nadając ciąg temu wydarzeniu i w pewnym sensie nadając sens, ponieważ ono oczywiście w swojej jakby głębokiej istocie sensu nie miało. Ja mam też takie wspomnienie, że ten dywan, który jak widać rozwinął się po prostu, jak to z dywanami bywa zresztą w czasoprzestrzeni i w pamięci, że ja spędziłem noc zawinięty w ten dywan. Wydaje mi się, że takie wspomnienie mam, ale to pewnie mało prawdopodobne, bo jakże miałbym się sam w ten dywan zawinąć.